Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu Dzieciakach Challenge. No i jak zwykle u mnie jakieś tam przerwy były. Masakra, po prostu masakra. Dlaczego ja nie mogę sobie tak siadać po prostu i grać? No ale dobra kochani, jesteśmy u naszej Arii. U naszej cudownej Arii Morello. No i trzeba tutaj troszeczkę pogarniać, bo jak widzicie mamy pełną chatę. A fajnie byłoby jakiegoś tatusia mieć nowego. I żeby Aria była trochę bardziej ogarnięta, bo widzicie, jaki tu smutasek jest, no. Tak, jest smutasek, dobra. Ario, przyszłaś oczywiście do dziecka, no bo jak żeby inaczej, ale co spać pójdzie, bo trochę głodne, bo wszyscy są głodni, masek. Jaki tu jest syf. Dobra, zaczekaj ta, o Jezuniu, masakra, naprawdę. Będę nadużywać tego słowa dzisiaj chyba, z tego co widzę, bo tutaj to się, no, dziwne rzeczy dzieją, znaczy dziwne, po prostu jest nieogar. Totalny nieogar. Czemu mi się nie chcesz kliknąć? Chcę zobaczyć, co z tobą, no. Ej, please, no. Simsy. No, dobra. Już się odciąłeś. Co ty, wampiryzmu się będziesz uczyć? No, zwariowałeś. Przynajmniej taka okładka, nie? Jak z wampiryzmu. Dobra, chodź tutaj i proszę cię. Aha. Więcej opcji, obudź. No, higiena. Umylibyśmy. Idziesz? Tak, obudź. Dasz jeść. O Jezu, ktoś padł. To będzie straszny odcinek. Ja już czuję, to będzie masakra. Dobra, opieka nad dzieckiem. Nakarm. Butelki nakarmisz, dobra. Ty co? Ty padłaś. O, biedne dziecko, biedne dziecko. Dobra, wstań. Zjesz coś. No nie wiem, pójdziesz spać, dobra? A ty? Ty poszłeś do maleństwa, naprawdę? A przecież synek się może zająć. O, poszukajcie. Daj jedzenie, płatki zbożowe. Zaczekajcie, zobaczymy w ogóle, czy jest coś w lodówce. Powinno coś być. Mam nadzieję, że to jest coś dobrego, zrobionego. Otwórz. Kurczę, myszka mi coś wiruje. Dobra. Oj, ja cię kręcę. Dobra. I tak. Wtedy byśmy zrobili ty. Ty byś sobie zjadł, weź sobie porcję. Czekajcie, to są najmniejsze dzieci, to są większe dzieci, a ty większe dziecko też. Ty chodź tu, weź sobie porcję i ty jesteś pojedzony jako jedyne dziecko? Naprawdę? Jesteś pojedzony? Chwila. Ja cię kręcę, dobra. Więcej opcji, obudź. Masakra. Okej, ty co zrobiłaś? Ty już coś tam zrobiłaś, ty też sobie zjesz, okej. Niech sobie zjesz. Zaraz dojdziemy do jakiegoś ładu i składu. Już prawie. No, gdyby się tego nie zacinało, no to w ogóle byłoby hiper ekstra, super fajnie, nie? Patrz, dlaczego ty płaczesz? Ty idziesz spać, czemu nie śpisz? Ja wiem, brudne dziecko jest, brudne. Użyj pieluszki, postaraj się zasnąć. Dasz jakąś radę, co? Weź, że coś zjedz. Chłopie. Ciebie wyjmij. O, wyjmiesz dziecko swe? Nie jedyne? Dobra, i weź go posadź gdzieś tu, posadź. O, dobra, i weź to załaduj zmywarkę i sobie coś zjedz. Boże, ja mam nadzieję, że to jakby... Ja chyba już nie chcę tyle dzieci mieć w rodzinie, bo to jest za dużo. To jest za dużo, a coś się ostatnio teraz zacina. Coś tak. Weź sobie resztki. Ty jesteś brudny, ale szczęśliwy. Mhm. Pomoc z nocnikiem. Najgorzej, że poniedziałek, wtorek, dobra. Agnieszka Morello. Niech cię uczy załatwiania się. Aha, no dobra, to pomoc z nocnikiem. A Andy... A ty zjesz coś? Gdzie ty idziesz? Aha. Nie, to jest totalny rozgardiasz. Zaproś do środka Juliusza. Może Juliusz coś pomoże w tej sytuacji. W ogóle wyobraźcie sobie, jakbyśmy teraz im puścili takie wolne życie, żeby robili co chcą. To ja się boję, co by tu się stało, bo wiecie, jak ja nawet nie ogarniam teraz tego domu, tej rodziny, to wyobraźcie sobie, jakby robili co chcą. To ja nie wiem. Nie wiem, czy to by się dobrze skończyło. Nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra, sprawdźmy. Ważne, żeby byli pojedzeni, a resztą to wiecie, to się ogarnie, nie? Resztę się ogarnie. Jo, czemu się on tak zacinusz? Nie podoba mi się ta sytuacja. W ogóle. Trudno, dobra, więcej. Czekajcie, więcej opcji, podaj kolację, nie? Czekajcie, zgubiłam się, wyrzuć zepsute jedzenie, nie ma nic. To wiecie co, wyrzuć. Tak zrobimy. I zrobimy sobie więcej opcji. Podaj kolację. Nie wiem, to z serem nawet może być. Nie, mam nadzieję, że ona nie padnie. Co, zajmiesz się nim jakoś szczególnie? Nie. Super.
Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Dobra, do spania, no okej. Okay. A ty gdzie uciekłaś? Idziesz po syna swego, żeby ci pomógł w domu, ale ja nie wiem, czy on ci pomoże, nie mam pojęcia. Nie wiem, wątpię. Dobra, tutaj na horyzoncie wydaje się być nawet względnie w porządku. Nie wiem. Czekajcie, ojej, no tutaj jest ciężka sytuacja. No ale dobra, ważne, że są pojedzenie, z głodu nie umrą. Będzie dobrze. Okej, okay, a ty, nie wiem, idź się umyj. Bądź jednym z tych czystych. No nie. Dobra, chodź, to naprawisz. Nie wiem, może się to jakoś ogarnie, nie? Napraw. Nie możesz załadować, weź to sprzątnij. Posprzątaj to wszystko. Och, jejku. Zjedz sobie coś. Dobra, dzieci poszły do namiotu spać. Takie biedne, brudne. No cóż, ty wejrzyj spać, ja wiem, że jesteś brudny. Jezu, ja mam same brudne dzieci, ten zasnął w wannie, no. Ale idzie do góry. Dobra, niech sobie śpi. Aria wykończona, na wykończeniu, ale ja się wcale nie dziwię. Nawet w zipie dziewczyna. Ej, a można by tak, ja wam powiem co, ale chyba nie. Gdzieś to było. Pewności? Poproś o pomoc przy sprzątaniu, błagam. Lekki sen, dziwactwo. Jeju, dziękuję, dziecko drogie, najdroższe. No, sprzątaj. Dobra, może się uda ogarnąć ten rozgardiasz. Ty już zjadłaś, i rzesiku, zaraz zacznij się gniewnie. Wykąp się. O, ciężko będzie, śpi. Nie, no masakra. Ale ogarniemy, to będzie taki odcinek, wiecie, stricte typowo ogarniający życie naszych simów. No, po co zrobić, no. Wykąp to małe dziecko biedne. Więcej opcji niewychowawczo, opieka. Nie wiem, przygotuj? Nie wiem, czy to działa. Fajnie jakby działało. A ty idź spać, chłopie. To jest ciężka situation. Chodź tu. Spać. Aria się zajmie już wszystkim. Albo i nie. Olej to. Coś tam pomógł. Pomogło coś tam dziecko, nie? No i co? Możesz się umyć? Możemy cię umyć? Czy nie możemy cię umyć? Umylibyśmy cię. Byłbyś czyściutki. Surowa, nie. Dobra. O nie, znowu ktoś zmarł. Śmierć w rodzinie, utrata dziecka. No to jest straszne. No ale tak w życiu bywa. Niestety. Dobra, gdzie śpią? Ogarniesz tego maluszka? Nie? A ten nam dalej sprząta. Boże, jakie dobre dziecko. Naprawdę. Bardzo dobrze. Tak, jedno dziecko szczęśliwsze w towarzystwie. Resztę będzie trzeba ogarnąć, aż się zacięłaś, Ario, znowu. No i dobra, i tobie jakby higiena tak poszła do góry, no właśnie. Zabawa, uwaga, proszę bardzo, pięknie, przepięknie. To następnie byśmy wzięli, tak, opieka i czytaj do snu. W sumie moglibyśmy tak zrobić. Rzadko co stosujemy. Tutaj takiego typu metody wychowawcze. Muszę już iść, dzięki za wspólnie spędzony czas. Jejku, to my dziękujemy, naprawdę. Dobra, manewrujesz z dzieckiem. Dziecko też zostanie umyte, naprawdę, ogarniemy to tylko. Okej. Okay. Jezu, ja jej współczuję, naprawdę, tyle dzieci. A no, nie ma także jakoś... Dla nas to oczywiście duża ilość dzieci. No ej, no co tu się dzieje, co tu się wyprawia? Wiesz co, my sami byli, pójdziesz sam na górę, chodź tutaj ładnie i chodź spać. Dobra, nie, straszaki pójdą do szkoły najgorzej. Nie wiem, co to będzie. Aria nie da rady zaraz. Okej, okay, u ciebie higiena. Okej. Okay. To wiecie co? Ja mam nadzieję, że ty weźmiesz tego brzdąca ładnie. Więcej opcji, opieka, przygotuj kąpiel. Nie wiem, może jakoś się ogarnie to. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę, bo to jest ciężkie. No, ale zobaczmy. Jakoś i kto będzie, co nie? Wybierz uczniów, nie, odeślij wszystkich samych. My nigdzie się nie wybieramy, nie ma takiej możliwości. Nawet wyobraź sobie, gdybyśmy takich zostawili w domu. No, nie wiem, czy może i to by nie był głupi pomysł, gdybyśmy poszli do szkoły. Nie mam pojęcia, troszeczkę się tego obawiam. Także, tak, co tutaj mamy? Opieka? Więcej opcji, super skuteczna opieka. Dobra. To Agnieszka może będzie miała te urodzinki, skoro jej tak dobrze w nauce idzie, nie? Może tak będzie. Tutaj musimy dać ucz się pilnie. O nie, rachunki. Najgorzej. Ja nie wierzę, no.
Jeszcze tutaj musisz opłacić rachunki, moja droga. Dobrze, że chociaż pieniążki jakieś tam mamy, nie? Zaoszczędzone. Taki ściubi grosz. Dobra, jest tu jakieś jedzenie. Ja bym ci kazała coś zjeść, tylko... może w lodówce mamy, bo chyba chowałam, nie? Chowałam jedzonko jakieś. Także powinniśmy coś tutaj mieć. Tak jest, jak dobrze. No to weź sobie porcję, maluchu. I spokojnie ogarniemy cię. Będziesz szczęśliwym maluchem w końcu. Zostanie odebrana. Mhm, na pewno. Aria, czemu jej nie nakarmiłaś? Okej. Więcej opcji, opieka. Nie możemy... Oj, była super skuteczna. Lo! Nie, cofnij się. Masakra normalnie. Dobra, super skuteczna opieka. Mam nadzieję, że to zrobi, o co ją proszę. Mhm. Aria, jesteś nieprzewidywalna, naprawdę. Ja nie wiem, jak tu żyć. Jejku, ona się puściła, ona cały czas chodzi z potrzebą. Kiedy? Skorzystaj. Nie zdążysz? Nie? Jeszcze w szpileczkach. No, Aria jest sama wykończona, no trudno. Weź sobie porcję. Ja, fajnie by było, gdyby dzieciaki się tak w miarę ogarnęły, ale o, tutaj wcale nie lepiej jest. No dobra. Tak będziesz chodzić, nie? Tak będziesz chodzić, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. O Boże. Dobra, ale przynajmniej jedzonko jest, okej. Okay. Nie wiem. Kurde, no nie wiem. Tutaj musimy obudzić. Cześć, córcia. Zaproszę cię z przyjemnością ogromną do domu. Może coś pomożesz? Tak wiecie, z własnych chęci, niewymuszonych własnych chęci, jakby tak pomogła, to by nic złego się nie wydarzyło. Ale widzę, że już sobie poszła, także no chyba nic z tego. Ewentualnie Ario gonią. Jesteśmy w domu, córcia. Chodź, chodź, chodź. Super skuteczna opieka nad dzieckiem. Ogarnij to dziecko, błagam cię, bo ci je zabiorą, no. Ogarniesz? Czy masz problem? Mamy problem, nie? Ja pierdzielę, no. Masakra. Dobra, mam nadzieję, że to się uda. Ej, takie zdjęcie na miniaturkę, nie? Śmierdziuszkowa rodzina. Śmierdziuszkowa. No, takie życie. Tak się przytrafiło, tak się stało. No i co tu zrobić, nie? Cóż tu poradzić? Taki żywot. No. Jeszcze aha, Aria padła. No niedobrze. Okej, okay, no to śpi. Idziemy tutaj do dzieci. Ty, dzidzia, jesteś... Dobra, śpij sobie. Wiesz co, śpi tak naprawdę, śpi tak naprawdę. Ty robisz do majtuciek, a nie umiesz? O nie, najgorzej nie umiesz. Kurde, a przywitaj się tutaj. Poznaj Simkę. O, chodź tu dziecko. Jakbyś tak się poznał i teraz byś... przyjazny? Nie? Działania? Nie? Znasz Stenię. Znałeś już Stenię, pomoc z nocnikiem. Czemu? Poślij pocałunek, o. Poślij pocałunek starszej siostrze. No i co, nie? Nic z tego nie będzie? Więcej opcji. Przyjazne, czułość, pożegnaj, czułość. O nie, no szkoda. Boże, się zaciąłeś, co? O, tak, ale nie może cię uczyć. A, ale szkoda, kurde, no. Kurczę pieczone, poślij pocałunek, poznaj Simkę, możecie się poznać lepiej. Obejmij czule, przyjazne. Może nie pożegnaj, co? Ona się nam może przydać. Dobra. Wróciły starsze dzieciątka do domku. Niestety nie są jakieś tutaj szczególnie wyspane. Dobra, a ty? Ty też średnio, kurde no. Niedobrze, niedobrze, dobra, to idźcie spać. Śpi. A jak tutaj w ogóle piątkowa uczennica? Piątkowy uczennik, nie macie szóstki. No to nieładnie, bardzo nieładnie. Tutaj, o, z tobą ciężko. Ciężko z tobą ci powiem. Ale okej, okay. Dobra, chodź tu. I teraz opieka i przygotuj kąpiel. Mhm. Mamy te starsze dzieci, ale to mi nie pomaga w niczym. Na chwilę obecną. Ejku. Mhm. Cinuszko. Przygotuj kąpiel, super skuteczna opieka. Co to? Śmiech. Myślałam, że drasta. Nie ma tak dobrze. To jest taki rozgardiasz, kochani, że to nie da się tego ogarnąć po prostu. Aria to już ledwo zipie, no bidulka taka. Przegrzanie się na śmierć w domu? Nie. Oho, wygaś to, podniejszy. Nie, jeszcze tego brakuje, żeby nam Simka umarła. To ja już będę po prostu załamana. Załamana. Ja się boję, że ona mi umrze teraz. Co wtedy? Najmłodsze dziecko ma wtedy być matką urodu? Nie wiem. No, dobra, będzie lepiej w takim razie. Już tak.
Dobra, dajmy jej pole do popisu, niech ona robi to, co uważa za słuszne. Może akurat dokończy, może to jest złe, że ja tak nią kieruję, może ona faktycznie musi poprowadzić swoim życiem. Poobserwujemy, co ona tutaj będzie robiła, a na razie to powiem wam, że całkiem jej to wychodzi na dobre. Zobaczymy na prześpieszonku. Okej, okay. Straciła wątek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki króciutki odcineczek. Ja muszę sobie ich prywatnie tutaj troszeczkę ogarnąć. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć!